Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Kapitan Was znowu po przerwie odcinków serii ze zwiedzaniem Out of Farminga 22, ale coś się być może nawet i ruszyło. Dzisiaj Wam przedstawiam mapę Synów. Mapa, która wyszła na LS portalu. Autorem jest Mac i Boczkowo, tak przynajmniej jest tutaj napisane. Opis mapy to... Nie chce mi się już robić mapy do Farminga 22, bo edytor Gans mnie mocno i brak chęci do modelowania lub robienia czegokolwiek. Mapa jest ulepiona i mogą być błędy. Jakiś klimat tam ma w nawiasie. Jak to mówi stare polskie dobre przysłowie, rób ta z tym co chce ta. No i tutaj pytanie do żalenia, mamy sobie tam nazwę do Discorda. Generalnie mapka wyszła, kiedy ona tutaj sobie wyszła? 3 maja. 3 maja, czyli jak ja to sobie nagrywam, to wczoraj ma 1300 pobrań, no bo pewnie trochę ludzi tutaj zachęciło, tak jak mnie, że w ogóle coś wyszło tak naprawdę. Ma ocenę 1.0 niestety, 3 osoby tutaj oceniły, być może nawet i po opisie, ale jeżeli chodzi o samą mapę, coś tam ktoś tworzył, niestety coś nie wychodziło. Mamy sobie ludziska, skupy jakieś, mamy sobie pola, mamy sobie jakieś pedały, czy ono się zgadza? Tu mamy niby jakieś pole, prawdopodobnie się to PDA zgadza, więc spoko. Jeżeli chodzi o skupy, na pszenicę mamy skupu kokota i mamy skupu mietka. Na jęczmień mamy, na owiec już nie mamy. Rzepak skupu mietka i tak dalej, także tymi skupami to jest generalnie tak. Ale mamy sobie nawet kontrakty. Także kontrakty działają i tak. Pochodźmy sobie po tej mapce. Mamy sobie miejsce prawdopodobnie tutaj na gospodarkę. Mamy sobie troszkę pól, mamy sobie jakąś trochę drogę główną, gdzie myślę, rób też z tym co chce ta. Myślę, że jakby ktoś chciał, fajną mapkę by z tego zrobił, bo generalnie pola i jakiś tam klimacie może faktycznie ma. Słupy postawione, pola zrobione. Mamy sobie, kurczę, czekajcie, trochę ciemnicę, zróbmy sobie tako. Tako i teraz tako, o, od razu jasiej. Budynki są białe troszkę. No niestety, to w komentarzach chyba ktoś tam pisał, że budynki są białe. Tu mamy sobie sklep i mamy sobie handel zwierzętami. Nie masz budynku zwierząt, ale generalnie prawdopodobnie normalnie to sobie działa. Tu mamy sobie skup. Także jakby ktoś lekko, fajnie chciał coś z tym zrobić, to myślę, że naprawdę spoko by to wyszło. Trochę mam chrypkę, trochę mnie gardło boli, dlatego... Ale ostatnio jestem trochę przeziębiony, ludziska. Ta pogoda też jest taka różna. Dlatego sorry za mój głos przy okazji. Tu mamy sobie kolejną jakąś taką drogę, która mi się zajebiście w ogóle podoba. Szczerze mówiąc, tylko ona jest troszeczkę... Ona jest trochę w powietrzu i w ogóle. Ale generalnie, no mówię, tak wygląda ta mapka Synów. Może jakby ktoś chciał troszkę ją poprzerabiać. Myślę, że jeżeli chodzi o te pola, w miarę żeby to zostało. Ogarnąć te budynki, ogarnąć te białe tekstury, ewentualnie tutaj jakieś zakończenia porobić. Tu kolejny skup, także jakby ktoś ogarniał, to myślę, że troszkę przeróbek i naprawdę myślę, że mapka by fajna z tego była, szczerze mówiąc. Wyszła też jakaś osina, kolejna chyba poprawiona, także ewentualnie na kolejną sobotę tą osinkę Wam również nagram trochę na zapas. Bo teraz ludziska od poniedziałku wyjeżdżą do Krakowa na robotę. Na trochę także live'ów nie będzie i tak ostatnio kiepsko z live'ami. Mam nadzieję, że wczoraj w piątek się odbył live. Miałem dzisiaj w czwartek zrobić również live'ika. No ale jednak z dziewczyną się spotkałem, wolałem się spotkać. Nawet gdzieś tam trochę tym późniejszym wieczorem. No ale nie będziemy się widzieć przez jakiś tam czas, więc wolałem niż tutaj live'a sobie zrobić. No i jutro piąteczek myślę, że wieczorkiem też jakiegoś tam live'ika zrobimy. Tak to wygląda, tych pól troszkę faktycznie jest. PDA tutaj się zgadza mniej więcej, jeżeli chodzi o te pola ponumerowane i tak dalej. Więc na ogół tu kurczę, nie wiem, że tutaj się aż tak... O, tu mamy sobie taką rzeczkę. Nawet nie wiedziałem, że tak się kurczę ta mapa tutaj ciągnie. Pardon. Także powiem Wam ludziska, że naprawdę jest dosyć spoko. Nie wiem, zostawcie łapeczkę, napiszcie co sądzicie o tej mapie. Zostawcie oczywiście również subika. I co, życzę Wam miłego weekendu.
teraz jakieś filmy, mam nadzieję, że troszkę też ponagrywam na zapas. To się da, chociaż troszkę, żeby coś tam było przez tydzień. Myślę, że gdzieś tydzień, półtora, później wracam. No ale później mamy sobie dalej weekend i dalej wyjazd. I dalej wyjazd właśnie do no i Europa i tak dalej, do znajomych. Także tak to sobie wygląda. Także trzymajcie się, ludziska. Na razie. Ciszcie się.